Nazywam się Agata. Chciałam Wam pokazać, jak można wykonać różę przy użyciu ostatnio wypuszczonego przez Scrap Passję wykrojnika. Wykrojnika, który nosi nazwę Duża Róża. Wykrojnik składa się z części. Pokażę Wam, jak z tych części wykonać kwiatka. Tutoriali o różach powstało mnóstwo. Moje nie przypominają tradycyjnej róży. Moje są tak zwane gnieciuchy. Ja robię kwiatuszki szybciutko i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak ten efekt można uzyskać. Wykrojnik, o którym mówię, znajdziecie w sklepie Scrap Passja i jest to wykrojnik, który ma symbol CW069, duża róża. Jest jeszcze mała róża, ma mniejsze elementy, dzięki czemu kwiat nie będzie taki duży i tak rozpięty, a będzie mniejszą główką. Od czego zaczniemy? Ja powycinałam z foamiranu elementy. Tutaj możecie zobaczyć, wycięte są listki do róży. Dwa, mały i duży. Odkładam je na bok. Natomiast zajmiemy się tymi elementami z części wykrojnika i do zbudowania jednego kwiatka potrzebuję po dwa elementy każdego rodzaju. Jeszcze ten. Okej. Po dwa elementy. Tutaj w tym ostatnim mam osobno mały płatek i troszkę większy, dlatego mamy tutaj dwa elementy. Róże będziemy składać od najmniejszych elementów do największych. I będę je kolorować przy użyciu kredek olejnych, pasteli olejnych firmy Pentel. Kredki pożyczyłam od dzieci. Zestaw kolorystyczny, który posiadam tutaj, to 36 kolorów, także dość spora gama barw. I do wykonania tej róży użyję może błękitnego i granatowego. Będzie to róża niebieska. Do wykonania tego kwiatka użyłam koloru czerwonego i brązowego. Do użycia tego żółty i pomarańczowy. Tutaj zapewne był jasny niebieski i delikatny taki, nie ma numeru, jest to taki róż czerwony. Przy mieszaniu kolorów wychodził fiolet. Jak miałam brudne ręce, a gdzieś tutaj jeszcze formowałam płatka, to został mi kolor żółty z poprzedniego kwiatka. Nie było problemu, mógł się troszeczkę pobrudzić. Te elementy bardzo fajnie wyglądają. Przy tym użyłam koloru prawdopodobnie tego zielonego, takiego miętowego i żółtego.
ciemny żółty to są te ciemne plamki. I przy wykonaniu tego użyłam takiego koloru cielistego i fioletowego, czy może takiego jagodowego. I zginęłam. Jest niebieska. Więc pierwszym krokiem to będzie pomalowanie moich listków, moich płatków, nie listków. Ponieważ będą to gnieciuchy, zatem kolor równomiernie się rozłoży, kiedy będę ścierać go w dłoniach. Nie muszę martwić się, by płatek był dokładnie pokryty. Oczywiście technik kolorowania. O, pękła nam kredka. Technik kolorowania też jest kilka. Dla uzyskania efektów takich pastelowych można to robić poprzez mokrą chusteczkę, rozcierać kolory. Ja, jak wspominałam, zawsze szybciutko chcę wykonać moje kwiatki. Zatem nie przykładam się tutaj zbytnio do kolorowania ich. Nie chcę uzyskać idealnych efektów. Oczywiście każdy z Was może popracować nad techniką, znaleźć swoją ulubioną i dopracować tą, którą teraz Wam pokazuję. Ja używam w tej chwili białego foamiranu na gorąco, zatem do uformowania jego kształtu potrzebuję źródła ciepła. Najczęściej, bo i najszybciej pracuje mi się z nagrzewnicą, dlatego też będę te płatki nagrzewać, po to, żeby później formować kształt. Można to robić z żelazkiem. Może nawet kształty są bardziej precyzyjne, jakie chcielibyśmy uzyskać. Troszeczkę przetrę sobie tutaj, bo kredka mi się pokruszyła. Ok. I przejdziemy teraz do formowania płatków. Używam do tego, jak już wspomniałam, nagrzewnicy. Płatki będą mi latać, więc przytrzymam je sobie tutaj drucikiem. Ponieważ, jak wspomniałam, zależy mi na czasie przy tworzeniu kwiatków, zatem używam takiej techniki gniecenia tych płatków. Zgniatam ich czubek, natomiast środek troszeczkę rozciągam. I tak będę formowała wszystkie płatki.
przy tym płatku pojedynczym należy rozróżnić górę i dół. Dół jest w tym miejscu, gdzie widzimy otwór, natomiast góra powyżej. I zgniatamy górę tego płatka. Skręcam po prostu w palcach. Za chwilę szybko rozkładam i naciągam, by się uformował taki kształt owalny. Przy trzech ściskam wszystkie trzy płatki naraz i również skręcam w palcach. Palce mam brudne. Przez to, że kolor nie jest nałożony, nie jest płatek pokolorowany w całości, to kiedy to robię, kiedy je tak skręcam, to ten kolor się rozchodzi. Jakby rozkrusza, koloruje, wypełnia te przestrzenie. Także płatek jest całkowicie pokryty kolorem. Dodatkowo zapewne transferuję również kolor, który mam na dłoniach. Rozkładam i każdy naciągam, rozciągam. Nie łapię ostrości. I naciągam. I zostały mi jeszcze dwa elementy. Kiedy skręcam już cztery płatki, to czuję opór w palcach, dlatego robię to bardzo często na dłoni. Rozwijam i rozciągam każdy płatek. Ten granatowy jest naprawdę bardzo intensywny. O, no tak też może się zdarzyć. Za dużo siły. Możemy go użyć. Zrobię sobie jeszcze jeden element.
tak na wszelki wypadek. A te pourywane płatki jak najbardziej będę mogła użyć w swoim kwiatku. Więc automatycznie pokażę Wam, jak wykorzystać coś, co mogło nam się w trakcie pracy uszkodzić. Rozkładam i rozciągam. Tym razem trochę słabiej naciągam. Ok. I mamy, tu będę z boku miała moje elementy. Po dwa elementy. Jeden. Drugi, tu, tu i tu. Teraz zaczniemy budować kwiat. No nie, jednak moje ręce pozostaną takie granatowe. Do zbudowania główki, takiego wypełnienia środka, użyję zwykłej folii aluminiowej. Mój drucik zagięłam sobie troszeczkę, robiąc taką główkę, żeby mi ten drucik nie wypadał, bo ogólnie na samym końcu wyjmuję go. Moje kwiatki nie posiadają tego drucika, nie zostawiam go, więc on jest wielokrotnego użytku. Buduję sobie główkę, którą zasłonię płatkami. Ten drucik ma wyjść, zatem go nie przyklejam, tylko nawijam na niego folię. Okay, miejmy nadzieję, że w trakcie pracy nie będzie taki ruchliwy i nie wypadnie. I pierwsze co, to będę skręcać. Ach, klej na gorąco. Włączymy, nagrzeje się. Jeżeli chciałabym, żeby ten środek był taki skręcony, to nakładam dwa na siebie płatki i uzyskam ewentualnie pojedynczo najpierw jeden, a później drugi. Co jest fajnego w tych wykrojnikach, to to, że każdy element w środku ma właśnie dziurkę, otwór. Ten otwór ułatwia nam nakładanie poszczególnych elementów podczas budowy tego kwiatka, ponieważ za każdym razem, kiedy przyklejam kolejną warstwę przez środek, przeciągam drucik i zawsze ten element jest w części centralnej mojego kwiatka. Tego otworu nie posiadają tylko dwa pierwsze, z których zaczynam budować główkę. Więc mogę je sobie przykleić, obkleić ten mój czubek, przykleić tak jak chcę sobie zbudować środek. Jeszcze chwila. Ok, już będziemy mogli pracować.
Zwijam go tak mocno, żeby tutaj na samym czubku był taki element zwiniętego środeczka. I w miejscu, gdzie ten ostatni płatek się kończy, przyklejam następny, kontynuując zwijanie czy rozwijanie się róż. Tak, przygotowany początek pozwala nam dalej przyklejać płatki, które już naciągam przez otwór. Płatki w róży ułożone są na przemian, zatem w miejscu, gdzie wyskakuje włączenie, na samym dole dosłownie zostawiam kropkę kleju i przyklejam następny płatek. Jeżeli chcę, żeby to było tak mocno ściśnięte, owinięte, to podklejam tutaj końcówki. I następny pojedynczy nawlekam na drucik i w miejscu znowu, gdzie było łączenie, smaruję klejem i przyklejam następny element. Za każdym różem, razem ta róża wychodzi troszeczkę inaczej, w zależności jak nam się tutaj ułoży. Okay. I następny element. I znowu w miejscu, gdzie skończyłam nakładać, gdzie jest łączenie dwóch brzegów płatka, naklejam następny. Przyklejam tego kleju tylko na samym dole, jeżeli chcę, żeby ta róża była taka bardziej rozłożysta. I przyklejam od razu płatek za płatkiem. Nie przyklejam wszystkiego naraz, nie smaruję na środku, żeby mi się dół przykleił. Tylko raz za razem te płatki układam sobie, żeby ładnie ta róża wyglądała i podklejam. I żeby płatki na siebie tak nachodziły. Kolejny element przewlekam. I mniej więcej równomiernie staram się, żeby ta róża wyglądała, rozłożona była równomiernie. W miejscu tutaj łączenia przyklejam następny płatek. Teraz mamy kolejny element, dwa płatki. Przekręcam drucikiem
i uzupełniam luki, które ewentualnie zdaje mi się, że powstały w miejscu łączenia kolejnych dwóch płatków. Tak, wydaje mi się, że z tej prawej strony jest tak fajnie pełno, natomiast z tej lewej jest troszeczkę pusto, zatem podklejam następny element, skupiając się na tej lewej stronie. I gdybyśmy chcieli mieć małą różę, powiedzmy nie tak bardzo rozłożystą, jak ta, czy ta, czy ta, to moglibyśmy już na tym etapie zaprzestać układanie kolejnych elementów i uzyskalibyśmy, tak jak te dwie różowe, takie róże. Natomiast dołożymy jeszcze te elementy, które mi tu zostały i ewentualnie podkleję jeszcze na koniec płatki z tych, które mi się nie udały, które się przedarły. Zdarza się tak w pracy z foamiranem. Pech chciał, że dzisiaj dwa razy, ale cóż. Dobrze, podklejam następny. Znowu mam tu środek. Ok. Myślę, że tak jak jest, będzie ok. I w tych miejscach, tak jak sobie ułożyłam, podklejam kolejne płatki. One się naturalnie tak układają. Czasami tylko zdarza mi się je tak naciągnąć, żeby te luki tutaj zostały uzupełnione, wypełnione płatkiem. Natomiast żadna w tym trudność. Jedynie co posmarować klejem i chwilę przytrzymać, poczekać, aż się sklei. I ostatni płatek. Co, że tutaj? Ach, ten był troszeczkę naderwany. Zatem podklejam znowu. I tutaj, jak widzicie, mam ten płatek uszkodzony. Chwilkę może znajdę. Jeżeli jest taki, bo dość ostra krawędź, to ją sobie po prostu obetnę i tego płatka oczywiście przyklejam. Nie będzie go widać, nie będzie widać, że był uszkodzony. Nikt się nie zorientuje. Mogłabym teraz uzupełnić, jeżeli wydaje mi się, że jeszcze tutaj z tej lewej strony jest nierównomiernie, do tego płatka tutaj oderwiemy. Dwa tutaj są płatki. Możemy je przykleić. Okej. Jeszcze z tego da się uratować jeden płatek. Możemy go podkleić z tej strony. I tak wygląda moja róża, róża gnieciona. Róża, którą w ciągu pół godzinki możecie szybko zbudować.
wyjmuję, czyli wyciągam ten mój drucik. Będzie mi służył do zbudowania kolejnego kwiatka. Natomiast efekt naszej pracy wygląda tak. Tak wyglądają mniejsze różyczki, czyli bez tej ostatniej warstwy czteropłatkowej, a tak pełne różyczki w całości. Zobaczmy, ile ma. 5 cm. Mieści się w kwadracie 5 na 5. Natomiast ta mniejsza, powiedzmy 4 na 4. Wszystkie różyczki są zrobione tą samą techniką, techniką gniecenia, przyklejania płatków. Dziękuję.